Nieważne, czy Twoja kuchnia jest taka maciubka, czy wielka jak hangar dla samolotów. Dzisiaj pokażę Ci 6 rzeczy, które powinny się w niej znaleźć. Jak pewnie wiesz, nie przepadam za gadżetami, takimi rzeczami, które mają jedno zastosowanie. No, może z małymi wyjątkami. I nie lubię też przeładowanych przestrzeni, a zwłaszcza przeładowanych kuchni. Dlatego szukam dla siebie takich przedmiotów, które mogą mieć kilka zastosowań, które mogę wykorzystać na różne sposoby. Zobacz zatem, co dzisiaj polecam. I zaawansowanie, i początkującym kucharzom. Bardzo lubię solidne, grube, drewniane deski, ale bardzo lubię też te plastikowe, które idealnie nadają się do szybkiego krojenia, a w dodatku można je umyć w zmywarce. I one mają tą zaletę, że po krojeniu wszystko zawijamy i wsypujemy sobie do miseczki. Ale to do buziu. Tylko pamiętajcie, żeby od czasu do czasu taką deskę jednak wymienić, a nie kroić na niej w nieskończoność. Idzie do mycia. Możecie się ze mnie śmiać, ale jako początkująca gospodyni marzyłam o suszarce do sałaty. Kompletnie nie rozumiem, czemu jej sobie wtedy nie kupiłam, bo to jest naprawdę mały wydatek, a jaki praktyczny. Nie lubię suszyć sałaty na ścierce, bo wtedy wszystko na blacie pływa, a listki sałaty bardzo łatwo połamać. Suszenia ręcznikiem papierowym w ogóle nie biorę pod uwagę, dlatego że to jest nieekologiczne. I chociaż nie lubię przedmiotów o wyłącznie jednym zastosowaniu, to dla suszarki robię wyjątek. Chociaż w zasadzie to ona ma nawet więcej niż jedno zastosowanie. No ale jakie, to już musicie zobaczyć w moim filmie na Facebooku. Niespodzianka. Durszlak, powiecie. Co za filozofia? A jednak, bo durszlak albo sitko może być zwykłe albo lepsiejsze. I ten jest właśnie lepsiejszy. Dlaczego? Dlatego, że można go zamocować na zlewie. No bo prawda jest taka, że czasem musimy coś szybko odcedzić, a w zlewie leży mnóstwo rzeczy i czeka na zlitowanie. I wtedy czasem po prostu nie ma gdzie takiego durszlaka wstawić. A tutaj pyk, układacie wszystko na wierzchu i można bezpiecznie odcedzić makaron czy fasolkę bez żadnego problemu. Poza tym ten durszlak jest bardzo duży, w związku z tym jak gotuję cały gar makaronu dla gości, to nic mi nie wychodzi bokiem i mogę w nim też płukać naprawdę duże warzywa. Albo, tak jak teraz, odcedzić fasolkę. Szczerze nienawidzę blach do pieczenia. Są stanowczo zbyt duże i kiedy je potem myję, mam zachlapaną całą kuchnię. Ja zazwyczaj piekę mało, nieduże porcje, więc ja nie potrzebuję mieć w piekarniku blachy wielkiej jak lotniskowiec. Dlatego to jest dla mnie urządzenie idealne. Dlatego, że na grillu układam sobie rybkę, warzywa, czasem jakieś grzanki i wszystko, co ścieka, ścieka do tej brytwanki, a nie chlapie po całym piekarniku. Potem to wrzucam do zmywarki i temat jest jakby z głowy, więc naczynie jest bardzo wygodne. Poza tym możecie wyjąć grilla i używać brytwanny samej, żeby na przykład upiec kurczaka, albo indyka, albo coś innego, czego nie umiem upiec. Pamiętacie, jak mówiłam, że lubię różne rzeczy, które mają wiele zastosowań? No to zobaczcie, to są naczynia żaroodporne. Niby takie, żeby coś upiec, ale można je wykorzystać także w charakterze talerzy. I to właśnie na nich zamierzam podać obiad. Zobaczcie, tu ułożę sobie rybę. O. Pięknie. Teraz do tego włożę fasolkę, żeby tak śmiesznie wystawała, jak frytki, tylko zdrowsze. Tutaj wrzucę sałatę, a do tego środkowego jeszcze warzywa z grilla. I zobaczcie, niby zwyczajny obiad, a tak podany wygląda, no, wykwintnie, ale fajnie. No dobrze, pojedliśmy, to trzeba teraz trochę posprzątać. Te pojemniczki widzieliście już w niejednym moim wpisie i w niejednym moim filmie, a to dlatego, że będę z uporem maniaka powtarzała, że to jest najlepsze rozwiązanie dla każdej kuchni, bo zastępują wielką kolorową butelkę płynu do naczyń oraz wielką kolorową butelkę mydła kuchennego, które generalnie rujnują wygląd każdej kuchni. Tu elegancko, pojemniczki szklane, wszystko ładnie widać i wygląda zupełnie inaczej. I teraz tak,
U mnie one stoją na talerzyku, dlatego że stoją też na drewnianym parapecie i gdyby jakaś kropelka tutaj spadła, wszystko wsiąkłoby w parapet, tego byśmy nie chcieli, ale oczywiście mogą sobie stać luzem. I co robimy, jeżeli chcemy coś umyć? Jedną ręką naciskamy sobie, nalewamy płynu i gotowe, nie trzeba żadną butelką tutaj wymachiwać. No dobrze, słuchajcie, to ja się biorę za zmywanie, Wam dziękuję za kolejny odcinek Uli Pedantuli, zapraszam do subskrypcji, na bloga, na Instagram, na Facebooka, i na co dzień, żebyście sobie żyli z Ulą Pedantulą u boku. Zawsze to jakoś przyjemniej. Przynajmniej mój mąż tak twierdzi. To pa!